Karola Jarczyńskiego znamy przede wszystkim jako założyciela Uniwersytetu w Lublinie, ale udało nam się dzięki przychylności pana Józefa Jarczyńskiego pozyskać materiały z rodzinnego archiwum Jarczyńskich dotyczące właściwie całego życia Karola Jarczyńskiego, zarówno życia osobistego, jak też tej części jako przedsiębiorcy, finansisty. Na dzisiejszej wystawie możemy właśnie zobaczyć oryginały tychże dokumentów. Oglądając te dokumenty i te zdjęcia, możemy się cofnąć do epoki, w której żył Karol Jarczyński. Ponadto pozyskaliśmy z archiwum KUL również właśnie te dokumenty, które dotyczą już konkretnie założenia Uniwersytetu w Lublinie i wkładu Karola Jarczyńskiego w budowę tego dzieła. Dwóch gigantów myśli i działania, ksiądz Idzi Rejszewski, miał wielką ideę, założenie Uniwersytetu. Finansista, przedsiębiorca Karol Jarczyński miał pieniądze. W związku z tym po połączeniu sił udało się podjąć decyzję o założeniu Uniwersytetu w Lublinie. Jest to postać szczególna z pewnego względu. Z jednej strony jest to człowiek, który był jednym z najbogatszych obywateli dawnego Imperium Rosyjskiego. Polakiem, o czym nigdy nie zapominał. Z drugiej strony osobą nieco kontrowersyjną, jeśli chodzi o styl życia, ale też osobą niezwykle odpowiedzialną. Karol Jarczyński widział swoją misję w drugiej połowie, tej dojrzałej połowie życia, jako fundator Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.